Halo. Siemanko, witam wszystkie serdecznie. A pan Velerad wołał, że teraz przydałby się Wiedźmin. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemi handlowej! Proszę iść za mną, panie Geralcie! O proszę, kto to? Co tu się dzieje? Witam was serdecznie. Tak jak wam mówiłem, że tutaj przyjdziemy, tak? Wyszliśmy tutaj. Alchemik. O Jezu, nie, ale tu się... O! Dużo szczegółów, komputer staje... O, moje plecy! Stura. Tyle to na pewno nie zapłacę! W tym bordelu co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pędożone wiewiórki napadły na bank! Co się dzieje? Silne komando zajęło bank. Nie wiemy, jak się dostali do środka. Mają zakładników i są dobrze uzbrojeni. Zakonnicy pod wodzą Zygfryda rozpoczęli szturm. Znowu zgrywa bohatera. Geralt, oni potrzebują wsparcia. Mógł się nie pakować w kłopoty. Taka jest prawda. Jest tam jakieś inne wejście? Nie radzę ładować się od frontu, ale... Velerad, czas ucieka. No. Z bankiem połączony jest ratusz, ale zamknęli go od środka. Może da się wejść przez magazyn. Jaki magazyn? Połączony z ratuszem przejściem nad ulicą, nieużywany. Mam do niego klucz. Pójdziemy tam. Dlaczego jest nieużywany? Urzędniczki z ratusza utrzymują, że tam straszy, ale nie dawałbym wiary tym bredniom. Daj mi. To co? Jedziemy? Zamknięte, okej. No i ugotowałam pyszny rosół. O, patrz, znowu strzelają z okien. Patrzę z okiem. Bardzo przepraszam, ale coś nie trafiło. Tak jak się ścięcie myśli, to was bardzo przepraszam, no ale... Co ja zrobię? Dobra. Gdzie to nas prowadzi ta kropeczka? Pokaż. Magazyn, dobra. Oho. Tam tędy, dobra. Tam wejść. Królewska. A ten chłopak to co on chce, kurde, ode mnie? Tutaj Melite pewnie. Jak nie urok, to sraczka, albo przemarsz wojska. Przez to? Przez wejść do karczmy? Nie na tyły będzie, będę musiał wejść, zobaczymy. Aaaa! Pytania nas to zabiją kiedyś. Szkoda gadać. Ale... chwila, moment. Mam pójść. Aha. Dobra. A najpierw pójdziemy tutaj, tak było planowane. Dam Levenartowi ten list. Tak? Mam już dokument. Świetnie. Przekażę je naszym szyfrantom. Przyjdź jutro. Dobra. To już jutro. Znalazłbyś sobie prawdziwą kobietę. Dobra, to teraz idziemy, moi mili państwo, do magazynu. Ustawię teraz zadanko. Albo mój ty przyjacielu. Złoto dla zuchwałych. Idziemy. Teraz. Świetnie. Niech tłuką po pyskach dalej. Cześć, jaskier. Powiem szczerze, że dwójka jest bardziej, może łatwiej się tam... Bardziej ściśnięte są te lokacje. No, jak widzicie, to tutaj, tu, pach, 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 pach.
No ale Wiedźmina będziemy odpoczywać, bo prawdopodobnie na prośbę jednego z moich widzów. To jest kompatybilnie. Prawie te same są... No możliwie nagram tą właśnie zremasterowaną wersję, żebyście mogli sobie popatrzeć. Moim zdaniem ja jestem człowiekiem, który woli, powiem szczerze, grać na oryginalnej wersji graficznej niż na jakichś remasterowanych. Ja mówię, że remasterowane wersje są właśnie ludzie, którzy mają po prostu grafikę, bo są tacy i niech tak zostanie. Nie, to na pewno nie zapłacę. Więc do widzenia. Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? A? Dziewki pozamykać? Chciałbyś. W twoim miejscu nie paradowałabym z bronią przed oczami straży. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń na plecach. No i co z tego? To... Czasami te komentarze to mnie dołują. Na wieczny ogień! Mój mąż miał dzisiaj iść do ratusza. Tam ludzi nie będziemy zabijać. Nie ma sensu. Okej. Okay. Co możemy zobaczyć? Są to jakieś wartościowe rzeczy? Nie. O! Leder. Fledziu! Części jest fajnie to Quent zrobione. Ja go często jak grałem, używałem. Można było zrobić, że, że jak było zniszczone tarcza, to było, jak to się mówi, od razu przeciwnik został odrzucany. Szczątki. Może coś się tu przydać z tego. Dobra. Idziemy teraz na górę. Ile tu tych wampirów? Dobra. Idziemy teraz tutaj. Kurde, kolejny. Ja dałem dużo przynajmniej doświadczenia. Pokaż, co jest w kufrze. Sierść wilkołaka. Dobra. Co to jest? Ulepszanie żółty meteoryt. Fedlera mi nie są potrzebne. Mam? Nie, nie mam. Co to jest? Spirus erikiański. Ale ja to sobie wezmę opyk. To czytałem już? To? Nie czytałem. No fistecha chcę sprzedać, wiecie? Dobra, wchodzimy. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ratusz. A co w ratuszu? Mój ładny czas tutaj zasuwa jak urzędniczka, skrinczka, schody na dół. Tak, to czemu Fledru tam szli do banku? O, szermierz Skojatel. Nie ruszacie! Dobra, idziemy do banku. Aby je trzeba to
Powstrzymamy zakon. Bank Vivaldi. No, proszę bardzo. Wiedźmin? Co ty tutaj robisz? Spokojnie, Gruwer. Przyszedłem negocjować. Negocjacje to nie ze mną, Wiedźminie. Do czego zmierza? Jej win jest na dnie. Zginiesz, człowieku! Zabiję cię, włochata małpo! Zabiję cię, włochata małpo! No dobra, idziemy zobaczyć. Eliren. Znasz historię Eliren, Wiedźminie? Nie, nie znam. Nie, chyba mamy ważniejsze sprawy na głowie. Biała róża Sherwet, przez krasnoludów i ludzi nazywana Elireną. 200 lat temu poprowadziła do walki elfią młodzież. Starszyzna elfów była temu przeciwna. Wiedzieli, że nie mają szans. Że mogą się już nie podnieść po klęsce. Zakon gotuje się do szturmu. Eliren. Biała róża. Poderwała młodzież. Chwycili... O kurde. No to będzie rzezią. Nie no, pomożemy Skojatel. Tak jak wam mówiłem, jesteśmy teraz w tej wersji z nim za Skojatel. Ginęli z jej imieniem na ust. Co za czułek, normalnie jak Niemcy, normalnie na wojnie. Brali i Führer jest tacy piękny cudom. Tak samo Ruscy, tak samo, identycznie. Stalin, cacy. Byłeś tam. Podjąłeś decyzję? Jaką decyzję? Nie można bez końca siedzieć okrakiem na płocie, zwłaszcza jeśli ten płot biegnie przez środek bitwy. Chcesz mnie zwerbować do komanda? Nie. Z twoimi skrupułami nie nadajesz się na rewolucjonistę. Zatem? Nie bez powodu opowiedziałem ci o Eliren. Trwa wojna, Geralt. Wojna o przetrwanie. O wolność. Nie musisz być żołnierzem komanda, żeby nam pomóc. Wielu służy naszej sprawie, korzystając ze swoich wyjątkowych umiejętności. A tobie najlepiej idzie zabijanie potworów. Dobra, tak jak żebym mówił. Wolność. Robimy tak, żeby jesteśmy Skojatel. A potem te zadania, gdzie będzie miał decyzje główne. Pokonany jest zbrodniarzem. Będę robił... I prawdziwie. Za różą. Przez potwory. Obiecałem, że wam pomogę. Mów. Kikimory. Blokują nam drogę ucieczki. Planowaliśmy przedostać się przez kanały. Musisz wiedzieć, że nasza misja miała na celu zdobycie dokumentów, dzięki którym Vivaldi mógłby odzyskać bank. Aha. Zobaczę, co da się zrobić. No to zrobiliśmy dobrze zrobiliśmy. Dobra. No to idziemy. Czyli dobrze, żeśmy wybrali. Dobra, to czyli musimy tą ucieczkę wykonać. No, tak jak mówiłem, następny... Wielu z was pewnie jest ciekaw, jak to jest z tym... Jak to jest, żeby zrobić to... płonącą różą, tak? O. Coś mi się zdaje, wiem gdzie. Uważaj na kikimory. Jest ich mnóstwo. Dobrze. To trochę dziwne. Kikimory poza swoim gniazdem? Tu się dzieje coś podejrzanego, Wiedźminie. Oczyszczę przejście. Ja chyba wiem, co tu się dzieje. Nie jestem pewien. Chodź tu. Ciekawe, czemu wziął to. Nie, to nie działa. Ale coś trudno je załatwić. Dobra.
Dobra, no załatwiliśmy Kikimorę. I taka praca. Mam nadzieję, że moja... Przekażę dokumenty Vivaldiemu. Być może zdoła odzyskać bank. No, bardzo. Jeśli będziesz mnie kiedyś szukał, pytaj... Dobra, czyli zakończone. Szczątki. Weźmiemy coś sobie z od Kikimor. Się mogą przydać. Dobra. No co, mili państwo, w tym odcinku zakończyliśmy wszystko. Leci. Teraz my pójdziemy, żeby nie było. Poczekajcie, mapa. Wyjdziemy. Miejsce mocy, ognisko tutaj. Idziemy od razu, idę tam. Sorry, Javan, nie jesteś tam, ten sobie da żadę. No i tak nie zginą, bo to jest kurna postać. Dobra, idziemy do zimy handlowej. Nie ma sensu. Prześpimy się. Załatwiliśmy Kikimorę sporo. Co nam da, że dzisiaj zakończymy już odcinek. Nie obrazicie się chyba, no nie? A więc ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Spotkamy się w domu Leverta w momencie, kiedy mamy następnego dnia przyjść po otrzymaną wiadomość. Wywiórko. Zobaczcie, to będzie odwrotnej sytuacji w niektórych momentach, ale pamiętajcie, idziemy teraz do, nie kwiat i złoto, ale zamek i klucz. Więc my teraz pójdziemy tam do niego, a w następnym odcinku się obudzimy tam. Do zobaczenia, już nie bałem, na razie, czołem, cześć.